Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Battle Brothers, gdzie gramy ostatnim Legionem. No i cóż, jesteśmy w Combat Haven, uroczym miasteczku położonym gdzieś nad jakąś taką zatoczką. No i szukamy dalej kontraktu, wydaje mi się. Nie wiem, na czym dokładnie żeśmy ostatnio skończyli. Chyba wszystko posprzedawaliśmy. Ojej, Grazed Eye Socket, dobra, jak masz uszkodzone oko trochę, to cię wymienimy na kogoś innego tutaj, ty też jesteś ten. Więc na razie pozmieniajmy to w ten sposób, ty jesteś też ranny, więc idzie w kolejce Thor następny. Ale dokładną konfigurację będziemy sobie ustalać dopiero jak się tutaj zajmiemy konkretną walką. Co my tu mamy w okolicy? Mamy tutaj jedno miejsce, Hanging Man, Manford. Czy jeszcze mamy jakąś lokację? Bo mamy zdobyć z ambicja jedną sławną jakiś, no coś, jakiś artefakt pewnie, czy broń, czy no coś sławnego, znanego. Więc zastanawiam się, jak tutaj w tym momencie się ogarnąć ze wszystkim. Aha, przy okazji od razu dziękuję za zgłoszenia co do cech postaci. Na razie tylko parę postaci, parę osób zgłosiło swoje jakby takie preferencje co do cech, więc reszta dalej na domyślnych będzie funkcjonować, ale już to głosowanie będzie dzisiaj uwzględniało, wszystkie głosowania już będą uwzględniały te zgłoszone przez was rzeczy. Cechy. Mamy też sporo zgłoszeń nowych ludzi, zarówno do Czarnej Kompanii, jak i do Ostatniego Legionu. I tu mam pewien problem, bo nie chcę jakby na łapu capu rekrutować ludzi, żeby oni byli jakimiś słabymi postaciami, tylko będę chciał jakby uzbierać kasę na dobre postacie i dopiero wtedy rekrutować, co niestety będzie trwało, no ale trudno, inaczej się tego nie da zrobić. Zobaczmy w Combat Haven. Tu mamy na 2 dni, można by żarcia dokupić, medical supplies jest troszkę mało, to jest drogie, bo tutaj jest, no może nie tak drogo, ale medical supplies można by jedne kupić, to w sumie też nie jest takie bardzo drogie, trochę narzędzi można by kupić, żarcie, a why not. Dobra, to będziemy tak wyposażeni, że będziemy mogli się teraz włóczyć dowolnie, praktycznie rzecz biorąc. Zobaczmy, co tu za kontrakt mamy. Deliver cargo do Saxdorfu. Za ile? 710-180. More. 710-180. Deliver cargo. Nic, będziemy głosować. Dajmy accept. I need some... Aha, eskorta karawany. 2 dni, Saxdorf. Potrzebujemy trochę czasu. Zobaczmy, gdzie jest Saxdorf. Tutaj. To w sumie mogłoby nam tak naprawdę pasować. No bo co mamy teraz do wyboru? Albo możemy i tak się wrócić, czy tędy, żeby tutaj do tego Hanging Man Fort zobaczyć, co tam jest. I po drodze odwiedzić albo ten Mitterfels, albo Redfest i tak dalej. Albo po prostu udać się w tą stronę, czy tu są jakieś ciekawe kontrakty, ewentualnie gdzieś tutaj sobie się próbować po obrzeżach mapy powłóczyć. Jak nie wiadomo co, to robimy głosowanie. Czyli głosowanie w tym momencie, dobra, muszę sobie przełączyć, cyk. Nie bardzo się chce przełączyć. Dobra, przełączyło się. Czyli tak, no tutaj niektóre postacie, tak jak na przykład Harcourt mamy... Ty masz pracowitość plus 20? Tak miałeś mieć? Kurczę, nie pamiętam, czy miałeś mieć pracowitość, bardzo pracowity, czy nie. Jak się gdzieś pomyliłem, to dajcie znać, bo ja mogłem gdzieś coś źle wpisać, więc ja szybko zrobię taki przegląd. A trochę się zaczynam niestety ze wszystkim już gubić. Thor był, chyba się zgłosił tutaj cechy i chyba jeszcze Święty zgłosił cechy. Tak to mniej więcej w tym momencie wygląda. Jak coś pomyliłem, no to skorygujcie. I teraz tak, mamy Deliver Cargo, czyli to jest pracowitość.
No to głosujemy nad Deliver Cargo. Zobaczmy, jak to tam wyjdzie. Mamy Deliver Cargo jednak. Pracowitość minus 10%, ale mimo wszystko, żeś zagłosował, żeby ten. Za tak głosował Thor, też pracowitość minus 10 i też za tak. A może ja to źle zrobiłem? Poczekajcie, czekajcie, czy ja tego odwrotnie nie zrobiłem. Jeżeli jest leniwy, czyli ma minus 10%, nie, dobrze jest. Od 0 do 40, jak wylosuję, to wtedy jest tak, a od 40 do 100 to jest nie. Czyli jest rzeczywiście 40% szans, a nie 50. Ale miał na granicy 39,1. Sorki, że tak patrzę na to teraz, ale sprawdzam po prostu. Sprawdzam, czy mi wszystko działa, bo tutaj, tak jak mówię, mogą być jakieś bugi i tak dalej. Ty miałeś pracowitość 20%, bo bardzo pracowity, no to tobie to jakby odpowiada to. Okej, okay, dobra, czyli bierzemy kontrakt i co? I wracamy do tego. Dobra, dajcie accept this contract. Zwłaszcza, że w zasadzie po drodze nam to zupełnie nie przeszkadza zaatakować czegoś innego. Aha, przeszkadza, bo to jest karawana, a nie deliver cargo. No dobra. To przynajmniej nie zużyjemy żywności. Dwa dni. No to widzimy tak na zero trochę. 322 razy 2 to jest 644. My mamy 710 plus coś tam. No to może nie na zero. Troszkę na plus wyjdziemy. Na pewno nie na tym nie stracimy. A w sumie powinienem wyposażyć ludzi, bo jakby czasem teraz się wydarzyło, że ktoś nas zaatakuje, to będzie lipa. No ale dobra. Co tu jest? Ło, kurde. Ludzie, nie zadbaliście o własne stopy. Że tak powiem. Marsz spowodował, że otarcia, krwające otarcia na nogach są. Solski, Light Wounds, Thor Odinson, Light Wounds, Janusz Dzięk, Light Wounds, minus 17 Medical Supplies. Ludzie, no przecież mówiłem, pierwsza rzecz, o której należy pamiętać w wojsku, to stopy. Zmieniajcie skarpety na każdym postoju. To nie zmienili. Oj, ludzie. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. O, dwa kontrakty. Co tu mamy? Well supplied, disappearing villagers, znaczy wieśniacy. Dobra, już się wyleczyliście wszyscy, bardzo dobrze. Co my tu mamy? Czy to warto kupować i gdzieś sprzedać? No, teoretycznie tak, tylko nie wiem, czy się gdzieś uda dobrą cenę uzyskać. Może się uda. Zobaczymy. Oblukamy. Shepard, Beggar, tu nie ma nikogo w zasadzie. Zobaczmy, co za kontrakt tutaj jest. Tak. People disappearing. Dobrze. Ile to jest warte dla was? 800 plus 200, 1000 koron. No, troszkę więcej. Dobra, będziemy sobie głosować nad tym. Akceptujemy. Bo to jest, no, polowanie na jakieś, że tak powiem, coś, co terroryzuje. To zobaczymy. Ten kontrakt może być bardzo trudny, ale zobaczmy z ciekawości, co to jest. Dobra, let's talk business, nieważne. Duke Eberhard. Greenskins. O kurde. Dobra. Orkowie. 2900-720. No raczej nie będziemy negocjować, bo on się chyba nie zgodzi tak bardzo. No to jest, tylko czy my jesteśmy w stanie w tym momencie z orkami, kurczę, walczyć?
Zróbmy tak, I need some times. I mamy pod głosowanie dwie rzeczy tak naprawdę. Jakich tu mamy ludzi? Kurczę, nawet nie mamy porządnych zbroi. No, może ktoś tam jest. To będzie trudne przeciwko Greenskins, wydaje mi się, ale zależy ile ich będzie. I pytanie, czy to są te nie koboldy, tylko czy to są orkowie, czy to są te drugie. Weźmy, kupmy to sobie, to będziemy gdzieś mieć na sprzedaż. I co, głosowanie chyba trzeba zrobić. Czyli pierwsze to jest to, co terroryzuje. To będzie taki zwykły kontrakt, można powiedzieć lekko zarobkowy, albo w ogóle po prostu kontrakt. No dobra, to przechodzimy do tego, do głosowania, gdzie mamy głosowanie. Czyli mamy tak. To będzie tak. Terror. Albo orkowie. Nie, chyba było powiedziane orkowie. To na pewno będzie na odwagę. Terror. Ja bym dał albo bez pracowitości. Terror to jest taki zwykły kontrakt. Ani nie wymaga, podejrzewam, specjalnej odwagi, ani charyzmy, ani specjalnej. No można by to zaklasyfikować, że to jest pracowitość. To znaczy, no, że będziemy próbować głosować za pracowitością. Ja wiem. Taki zarobkowy kontrakt. O, widzę dużo orków. Orkowie! No, ludzie. Mam nadzieję, że wiecie, co robicie. Mam nadzieję, że wiecie, co robicie. No, oczywiście Adam. Agar nie chce walczyć z orkami. Harkot chce walczyć. Janusz nie chce. John nie chce. Korbier chce. Kruszas nie chce. Lisz nie chce. Zwiadowca chce. Zabójca nie chce, Xtrim nie chce, Tiberius nie chce, Thor nie chce, Solski nie chce, natomiast Nazir chce, Kelly Sydney chce, no i Święty nie chce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Coś mi się tu nie, to tu coś mam błąd. Błąd jest, kurde. O, rany, muszę poprawić aplikację. Niedobrze. Terror powinno być 64%. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No dobra, muszę się temu przyjrzeć. 11 na 6 jest. O, proszę. Kurczę, już mi się nie chce tej aplikacji poprawiać, ale musiałem się gdzieś tu pomylić. Tylko nie wiem, dlaczego tak się to stało. Bo przedtem te głosowania mieliśmy ok, wszystko było dobrze. Dobra, będę się nad tym zastanawiał później, nie ma co w tym momencie ten. Czyli jednak nie orkowie, terror. Dobrze patrzę? Terror, no. Mam nadzieję, że poprzedni był dobrze, bo nie pamiętam. Kurczę, jak się coś skopało, no to będzie niewesoło. Dobra, nie przejmujmy się tym. Czyli jednak nie orkowie. Bierzemy ten kontrakt. Tak to jest, jak się pisze na kolanie aplikację. Będę musiał to poprawić. Jakie mamy tu... A czy w ogóle nie wiemy, co to jest na razie, więc zobaczmy. Co tu się dzieje? No, tu widzimy, że jakieś tam ślady. To pewnie będą jakieś małpiatki. A, wilkołaczki. Wilkołaczki. Harkot. John.
Nie musicie mieć takich dużych tarcz. Tak, w sumie możemy iść w tym, dokładnie w takim składzie. Ja bym tu nic nie cudował. Ty możesz mieć dużą tarczę. Tylko nie w lesie, bo w lesie się kiepsko walczy. Kurczę. A, dobra, już nie będę przeżywał tego buga w aplikacji. No, trochę nas dorwali tutaj, nie tak jak trzeba. Na górce se stanęli. Musimy je stąd wykopać albo się odsunąć jakoś, ale nie wiem, czy się damy radę odsunąć. Może się i damy rady, zobaczymy zaraz. Na razie możemy robić tak. Ale żeś nie trafił, no. Tak będziesz lepiej tutaj się tym posługiwał. Dobra, teraz tak. Kruszas, czy ty jesteś w stanie tu gdzieś podejść? Na razie nie bardzo. Poczekaj chwilę. Xtreme, na wszelki wypadek, wiesz co, tak, to zrób tak. Zrób tak. Zabójca, ty możesz machać mieczem. Ty tak samo podnieś tor, tarczę i spróbuj. Kurczę, czemu nie możecie ich tak trafić? Korbier. Ty najlepiej jakbyś wszedł, Janusz, tutaj, tylko że tak nie przejdziesz. Tak. Jak zrobisz tak i tak, to już nie będziesz mógł machać. Niczym, więc wyjdź sobie tutaj. Czy ty jesteś w stanie tutaj wskoczyć, Harkot? Jesteś w stanie wskoczyć? Chyba nie. Nie jesteś w stanie, kurczę, no. Dobra, już jesteś w stanie. Ty możesz, John, tutaj podejść. Idź tutaj, to rozdzielą się. Mimo że nie machniesz się, to zawsze się rozdzielą ich ataki trochę na nas. Dobra. Tych się boję trochę, bo oni od góry atakują. Mają overwhelm. Tu dobrze zadziałało, rozdzielili na dwa. Dobra, trzy ataki. Wszyscy tutaj atakują tego. O, Thor ma trochę, ale spoko. Zwiadowca, co ty masz? Tych na górze załatwcie. Frenzied. A, czy oni są tacy troszkę podminowani. Nie ma znaczenia. Powinniśmy sobie z nimi poradzić spokojnie. O dobra, łeb mu odrąb. Bardzo dobrze. Ty musisz tego na górze. Tutaj i tarcza. Ty możesz teraz ich tu właśnie przekłuć i o to właśnie chodziło. Tarcza. I tyle. Czy bezpiecznie jest tu stawać? Jest, bo ty masz taką porządną tą korbier zbroję, więc spokojnie. Ty właściwie to nie masz co tu robić. Dobra, wy musicie tu wytrzymać, bo macie problem trochę. No. Dobra, na razie musi. Dobra, podniesienie tarcz było dobrym rozwiązaniem. Piki są bardzo skuteczne przeciwko tym dziadom. Bardzo dobrze. Ło, dalej dostał łeb. Dobra.
Bardzo dobrze. Dobra, ty masz tego tylko z tej strony. Dobra, już ucieka. Sobie już wejdź na górkę, a ty, wiesz co, podnieś trochę jednak tą tarczę. Na wszelki wypadek. Dobra. Tak, właśnie, zwłaszcza, że będziesz atakowany. O, bo już tarczę mu rozwalił prawie. Znaczy zbroję. Tego trzeba załatwić, bo ten jest jakiś taki groźny. Dobra, możecie od dołu podchodzić, to nie ma znaczenia już. On już i tak ucieka. Ty zastaw im tu drogę. Dobra, one wszystkie już uciekają. Tym razem nie trafiłeś żadnego. Run them down. Dobra, ostatni wilkołaczek załatwiony. Da, trochę nas poharatali, ale nie jest źle. Wracamy po wypłatę. 840 koron, prosta bitwa, prosta piłka. 840, zastanawiam się nad tym kontraktem, szczerze mówiąc. Można by jeszcze jedno głosowanie zrobić tak naprawdę, ale co my mamy tu w pobliżu? No mamy to, Hanging Man Fort. 3 będziemy, no... Pytanie jest takie, czy będziemy właśnie atakować tych zielonoskórych i ile ich tam ewentualnie jest? Czy są w ogóle jakieś promocje? Nie ma. Jesteście trochę ranni. Więc na razie może tak, żeby troszkę rozparcelować promocje. Zmieńmy ludzi na razie. W ten sposób. No i tak sobie myślę, czy tych zielonoskórych atakować, czy nie. Znaczy i tak ten kontrakt mamy, znaczy nie mamy wzięty i nie wiemy, gdzie to jest. Jak się nie wywiążemy z kontraktu, to będzie lipa. No możemy poddać to jeszcze jednemu głosowaniu. Czy idziemy na te całe... Saksdorf, czy idziemy na tych zielonoskórych? Moim zdaniem może jeszcze nie być taki... Może być problem z tym, że jeżeli to będzie dużo Ork Young, to jeszcze jesteśmy w stanie może to ogarnąć, ale jak będzie dużo Berserkerów, to nie wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to ogarnąć. Poczekajmy jeszcze chwilę może. Skoczmy sobie na przykład do Albeka i zobaczmy, jaki tam jest kontrakt. Może będziemy mieć więcej troszeczkę tych. Może będziemy mieć jakiś więcej do wyboru różnych rzeczy. Ja pamiętam o tym kontrakcie, ale... Greenskins. Tutaj tak samo są Greenskins. Raiden, Rebuilding i Effort. No właśnie. Brygandzi. Tutaj mamy z kolei brygandów, którzy chcą zaatakować miasto. Ja myślę, że zróbujmy na razie brygandzi albo orkowie. No mamy do wyboru w tym momencie. Ile oni tu zapłacą? 880, 500. Raiding parties.
Chyba, że to będą też greenskins, ale nie, bo była mowa o brygandach. Czyli tak, mamy kontrakt Saxdorf, greenskins. Tutaj mamy brygandów atakujących miasto. No i mamy jeszcze do wyboru Hanging Man Fort, tak naprawdę. Możemy oczywiście spróbować wszystko też zrobić, to jakby nic nie przeszkadza. Głosowanie. Głosowanie, jak głosowanie, to głosowanie. Dobra, jedziemy do głosowania, tylko muszę uwzględnić to, że coś tutaj nie do końca dobrze działa. Mam nadzieję, że w poprzednich odcinkach nie było źle głosowanie. Czyli mamy tak. Brygandzi, to niech będzie pracowitość, orkowie odwaga i nazwijmy to fort. Tutaj, ponieważ nie wiem, co to jest, to podejrzewam, że też odwagę dajmy. A pracowitość to wyłączmy, bo to brygandzi to nie jest, to też wymaga troszkę odwagi, ale nie aż tak dużo jak orkowie. Orkowie na pewno, fort jest nieznany. Więc jeżeli coś jest nieznane, to wymaga odwagi, nie? Dobra, i teraz podaję fort. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Czyli teraz jest dobrze. Ford jest najwięcej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Może kto głosował za Fortem? Nazir, Solski, Thor, Korbier, Kruszas, Zabójca, za Brygandami, Zwiadowca, Lisz, Xtreme, Tiberius, Agar, Adam, Kelly, Święty, Janusz, John chcą iść na orków tym razem. Może dlatego, że jest daleko. Do orków. No dobra, to wracamy sobie. Co to wyszło? Fort. No to się tułamy do fortu. Coś do sprzedaży. Do sprzedaży nie za wiele mamy. Chodźcie tutaj. Nie wiem, czy w tym odcinku ten fort zdążymy, ale najwyżej sobie spróbujemy go w następnym zrobić. O, tutaj coś jest. Mamy jeszcze zrujnowane farmhouse. Czyli to są te takie, powiedzmy, te nieumarłe. To nieumarłych możemy później ewentualnie w drodze powrotnej zahaczyć. Zobaczmy, co tutaj, czy w ogóle będziemy widzieć, co tutaj jest. Stop. Niestety nie widzimy. Nie, widzimy. Marksman, Riders, Leader. To może się nam uda coś tutaj zdobyć. W tym momencie. Ale dobra, nad tym się będziemy zastanawiać w następnym odcinku. A na razie dziękuję. Może taki krótszy ten odcinek. Dziękuję za obejrzenie tego. Dziękuję za polubienia, subskrypcje, komentarze. No i cóż, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.